Panie profesorze, szóste miejsce na liście 100 najbardziej wpływowych osób w polskiej medycynie. Jakie działania pana zdaniem zaprowadziły pana na tak wysokie miejsce? No ja myślę, że COVID-19 to czym się zajmujemy we współpracy z wirusologami, kolegami z dziedziny chorób zakaźnych. Wszyscy jesteśmy lekarzami na pierwszym froncie, na froncie COVID-19, a dzisiaj pewnie coraz bardziej na froncie epidemii post-COVID i long-COVID. I tym będziemy zajmować się kilka pewnie następnych lat. To nie jest dobry moment na odwoływanie pandemii, to jest nieodpowiedzialne odwoływanie pandemii COVID-19, zwłaszcza, że na zachodzie w chwili, kiedy to mówimy, wzrasta liczba zakażeń, na wschodzie są osoby mniej wyszczepione, które do Polski w wyniku tej katastrofy humanitarnej na Ukrainie przybywają, więc tym będziemy się w polskiej medycynie na pewno zajmować. Ja mam takie wrażenie, że plaga Putin 22 trochę przejęła miejsce COVID-19, a Putin 22 nie unieważnia COVID-19 i tym musimy się zajmować nadal. Panie profesorze, jak duże piętno pandemia odcisnęła na pacjentach kardiologicznych? Bardzo duże. Ja myślę, że wygenerowaliśmy przez te 2 lata olbrzymi dług zdrowotny. I to jest dług zdrowotny w kontekście nie tylko nieprzeprowadzonych zabiegów, braku hospitalizacji, niezdiagnozowanych chorób, ale także takiego ogromnego kryzysu ochrony zdrowia, braku lekarzy, pielęgniarek, niedofinansowania systemu i na to jeszcze nałożony problem wygenerowanego długu zdrowotnego. No bardzo źle wróży ochronie zdrowia.